Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będziemy rozpakowywać, a już niedługo testować kolejną myszkę od firmy Rappu. Tym razem model Rappu V300. Myszka, która wygląda bardzo ciekawie i pewnie też ciekawie wyjdzie w testach. Cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy rozpakowanie. Dobrze, rozpakujmy Rappu V300. Widzimy już samą myszkę na obrazku, możemy na nią także spojrzeć przez okienko. Mamy też tutaj cechy myszki, widzimy, że są trzy przyciski, bardzo fajnie, a po boku mamy informacje. Cztery poziomy DPI od 800 do 4000, prędkość przetwarzania obrazu 6400 fps, 60 cali na sekundę jeśli chodzi o prędkość i przyspieszenie 20G, więc całkiem przyzwoicie. Waga 131,5 g. Więc myszka taka już dość dociążonych, bym powiedział. I kolejne cechy: ergonomiczna, możliwość update'u oprogramowania myszki. Mamy też program sterujący, z tego co widzę, wbudowaną pamięć, dokładny sensor i 6 przycisków. Też jakieś inteligentne podświetlenie, o co chodzi, zobaczymy sobie w testach. Natomiast widzimy ponownie chip Vipro, który steruje całą myszką po prostu. Myszka, jak to każdy produkt Rappu, pewnie będzie wykonana bardzo solidnie, ale już sobie patrzymy. Natomiast chip V-Power to 32-bitowy procesor ARM o taktowaniu 60 MHz. Informacji troszeczkę było, więc możemy ją sobie rozpakować. OK, tutaj. OK, myszka bardzo ładnie zapakowana. Przewód też mamy, zasobnik. Już sprawdzamy, co jest w jego wnętrzu. OK, bardzo elegancko spakowany, trzeba powiedzieć. I kolejny zasobnik w zasobniku. Taka swoista matrioszka. O, zobaczcie, jest nawet płytka z oprogramowaniem Rappu. Mamy też Quick Start Guide, opis przycisków, podłączenie do komputera i panel oprogramowania. Czyli takie podstawy, a teraz już sama myszka Rappu V300. Powiem Wam, że pod względem wykonania prawie ten sam poziom, a raczej ten sam poziom, co myszka Rappu V900. Najdroższa, najbardziej zaawansowana w ofercie Rappu. Dokładnie takie same tworzywa, taka sama jakość, tylko że myszka po prostu trochę mniejsza. Mamy świetnej jakości tworzywo, takie chrupowate, stawiające opór, więc palce czuję, że się już dobrze przyczepiają. Mamy też gumę po bokach, tutaj i tutaj. Myszka jest nieprofilowana, więc może też gracz leworęczny skorzystać. Mamy rolkę. Duża rolka naprawdę. Służy jako przycisk. Przełącznik DPI. Dość taki zdecydowany. No i trzy przyciski pod kciukiem. Pierwszy, drugi OK. Do trzeciego trzeba się troszeczkę tutaj odgiąć, że tak powiem, naszym kciukiem. Mamy troszeczkę błyszczących elementów, ale nie jest to tutaj jakiś mankament, ponieważ pełni tą funkcję zdobną. Dalej chropowate tworzywo, dobrej jakości ślizgacze, sensor optyczny oraz tutaj mamy chyba przełącznik trybów. Zobaczymy sobie już w praktyce. Całe dno też jest takiego chropowatego tworzywa. Co do przewodu, wydaje się być dobrze zakotwiczony. Mamy przewód w oplocie, mamy organizer i pozłatany wtyk USB. No cóż, jestem ciekaw, myszka wygląda ładnie, ma ciekawe parametry, więc testy nie powinny być dla niej przeszkodą. Zobaczymy, jakie będą wyniki w testach syntetycznych i w testach w grach. Pamiętajcie, że ceny myszek Rappu sprawdzicie sobie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!